Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze. Ja się nazywam Marcin Kuc, realizuje nas Maciej Złoch i dzisiaj będziemy łączyć się z naszym gościem, gdyż naszego gościa w Warszawie nie ma, ale już wkrótce w Warszawie będzie i będziemy rozmawiali o serze. Z tym, że gościem rozmawialiśmy tutaj w lutym 2018 roku, bo tak jak wspominamy bardzo dobrze, ta audycja ma już ponad 6 lat i ponad 6 lat rozmawiamy z ludźmi tworzącymi gastronomię, przede wszystkim tę gastronomię z Warszawy i o tym ciągnąc się serze. Rozmawialiśmy z Olkiem, z którym za chwilę się połączymy, już w roku 2018. Melted, o którym będziemy rozmawiać, to taki twór, o którym możecie wiedzieć, możecie znać najpierw z Hali Gwardii, a później z Nocnego Marketu. Oczywiście dużo, dużo stopionego sera raclette na różnego rodzaju fantastycznych opcjach typu burgery, albo ziemniaczki, albo jakieś korniszonki. Także generalnie dużo, dużo, dużo miłości dla, zwłaszcza tych, którzy lubią ser albo są na diecie keto i o tym będziemy rozmawiali przez najbliższą godzinę. Troszeczkę zrobiło mi się jesiennie, bo dzisiaj pogoda wygląda jak taka gwiezdna szarość, więc oczywiście przygotowałem dla Was playlistę, która będzie Was mogła rozweselić, więc na początek coś z jednego z najciekawszych albumów ostatnich lat 30. MF Doom, Doomsday. Sound on the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3-plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stat cats get kidnapped, then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 milli. That's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back. Came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government, Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck, a pop junk. Pop the trunk on C-Cyberpunk, leave him left scraped. God forbid, if ain't no escape, blame MF tape. Definition super villain, a killer who loved children. One who is well skilled in destruction as well as building. While city selling teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pipe, a holler, a rhyme, a dollar and a dime. Do a sting, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case. Need toothpaste, professor mint, monkey style nigga to death and then. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On doomsday, ever since the wound till I'm back where my brother went. That's what my tumor said. Right up on my government, Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? Doomsday, ever since the womb till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like pass the peas like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen, youth, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncouth. Spitting all out the sunroof, through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife. Able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil, he's on another level. It's a word, no a name, MF the super villain. Doomsday.
would fill you empty. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. MF Doom, Doomsday za nami, a my wracamy do audycji Jaja w kuchni, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy dają jeść. Czy Oleg Gajdus jest już na linii? Oleg Gajdus jest na linii. Cześć, dobry wieczór. Cześć, poczułem się z powrotem, jakbyśmy mieli lockdown, bo tak kiedyś wyglądała rzeczywistość tej audycji, że siedziałem tutaj sam albo z pieskiem, tak jak teraz, który szczeka i rozlewa wodę, bo jest słab serdakiem i rozmawiałem z ludźmi, żeby się połączyć, ale powiedz mi, dlaczego nie ma z nami tutaj w Warszawie? Jestem dzisiaj w Gdańsku i przygotowuję grunt pod no, ekskluzyw masz tutaj na audycji i wy wszyscy słuchacze. Meltet otwiera się na stałe w Gdańsku. Już od kwietnia będziemy ruszać w food hallu Montownia, który będzie, no to jest stare miasto, z tereny postoczniowe, także właściwie dolne miasto. No i co cię skłoniło do tego, żeby Warszawę i stary peron zamienić na turystów i trójmiejskich wyjadaczy? No my pochodzimy z żoną z Trójmiasta, także robimy wielki comeback po kilkunastu latach już z dziećmi na rękach, przenosimy się. No i taka możliwość biznesowa się pojawiła, postanowiłem z niej skorzystać. Wiem, że jest to z jednej strony dobra wiadomość, bo często pytacie nas, dzwonicie, gdzie można nas jeść poza sezonem. Mhm. Gorsza jest taka, że trzeba będzie wsiąść to pendolino i podjechać. No, no dobrze, na szczęście są tacy, którzy myślą dwa kroki do przodu, niczym najlepsi szachiści i jeszcze dają warszawiakom do zjedzenia wasz ser w jeszcze jednym miejscu. Ale zanim to powiemy, to może wróćmy do momentu, w którym w ogóle się poznaliśmy, czyli mniej więcej jakieś 5 lat temu, na Hali Gwardii. Jak w ogóle wyglądała ta droga od tego miejsca, gdzie pierwszy raz roztopiłeś ser, do teraz wielkiej inwestycji w rodzinnych stronach? No, nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. To dokładnie pamiętam pierwsze rozmowy, jak wpadałem na ten pomysł, jak to się wszystko rodziło, jaki trud włożyliśmy wtedy jeszcze z moją wspólniczką, żeby to postawić, żeby ten ser się polał pierwszy raz. I potem kilka ton sera później z Halą Gwardii się pożegnaliśmy, potem się powitaliśmy na nocnym i tam już zagościliśmy na stałe. Na pewno sporą rzeszę fanów mamy w Warszawie i nakarmiliśmy kilkaset albo tysięcy głodnych brzuchów tym serem i kurczę, to tak popłynęło, nie wiem kiedy, czuję się bardzo stary, jak tak rozmawiamy. Jezu, nie wiem kiedy to było, Marcin, dopiero co się poznaliśmy, a tu zobacz. No jakie dopiero co, przecież to była jesień 2017 roku, wyjątkowo zimna. Tak. Wyjątkowo straszna, przerażająca, ciemna jesień i te wieczory na Hali Gwardii z serem i winem. Z winem i z każdym innym alkoholem. Oczywiście obchodźcie się odpowiedzialnie. Tak jest. I tak jakoś minęło. No cóż, od tamtego czasu warszawski street food bardzo się zmienił. To dlaczego Trójmiasto? Czy to jest tylko powrót tam? Czy jakiś taki... taka historia pod tytułem Na bezrybiu i rak ryba, no bo tam tak naprawdę bardzo wiele jedzenia jest po prostu kalką tego, co jest w Warszawie, czyli tego, co jest kalką Berlina, Nowego Jorku, Londynu i tak dalej. Jak to jest? Chcesz po prostu przeskoczyć to, zanim ktoś skopiuje topiony ser tam? Już gdzieś tam topiony ser wypływa tu i tam. Nie będę robił tu kryptoreklamy, ale mam takie słuchy i sam też coś tam liznąłem, że tak powiem. Ale idę przed siebie, idziemy rodzinnie przed siebie, bez oglądania się. Wierzę w mój pomysł, wierzę w to miejsce, w ten food hall w Montowni, że będzie takim landmarkiem gastronomicznym na mapie Trójmiasta i że złapię po prostu.
I to tyle. No to tutaj rozwijać się chyba nie będziemy na temat, kto go kopiuje, czy jest oryginalność jest teraz w cenie, czy powtarzalność dobrej jakości w cenie. To ja traktuję tak bardzo osobiście, to jest moje, ja to rozwinąłem. Chcecie, to zapraszam, będę tam. I wiem, że ludziom to smakuje, rozmawiam, lubię być na froncie, lubię rozmawiać z ludźmi. Teraz jeszcze będę miał okazję, w związku z tym, że to będzie już pełnoprawny lokal, poszerzyć trochę menu i pójść w gałęzie, w które zawsze chciałem pójść, a które no, z powodów logistycznych się nie dawało. Super, o tym będziemy rozmawiali do 21. Oleg Gajdus z Melted jest z nami, a my gramy, tak jak zwykle, same sztosy na 97.1 FM. Feel funny, can't tell me nothing different. My nose twitching, intuition setting in like Steve Vision. I still close my eyes, I still see visions. Still hear that voice in the back of my mind. So what I do, I still take heed, I still listen. I still paint that perfect picture. I still shine bright like a prism. My words still skipping. I know you can't, don't, won't get it. You niggas chose to ride that ship, salt with it. I'm still afloat. I ain't the captain of the yacht, but I'm on the boat. I ain't acting what I'm not, knowing that I don't. You niggas acting like you will, but I know you won't. You won't, man. I read between the lines of the eyes of your brows. Your handshake ain't matching your smile. You niggas fine. Staring at hammers, ready to go bananas. Two vests on me, two texts, extra clips on me. I know my mind ain't playing tricks on me. I ain't skits, homie. Ain't nobody drop a mic on me. It's like they try and plot a sit on me. I hear this voice in the back of my mind like Mac, tighten up your circle before they hurt you. Read they body language. 85% communication nonverbal. 85% swear they know you. 10% you know they story. Man, the other 5 time I'll show you, just know you. Then pull they strings, you the puppet master. Fuck them other bastards. Man, watch who you puffin' after. Play your cards, go against all lies. Shoot for the moon, if you miss, you're still amongst those stars. Can you feel it floating? Foul preacher quoting scriptures for revelation. Just talk shit and got the devil waiting. Body getting stiff, so levitate. Why do I speak blasphemy? Knowing one day they'll ask for me. Ask for my sins, no one to feel his wrath for me. I go through it so you wouldn't do it after me. Ask for me. I'm still circling the block before I'm parking. Not bitching, I'm just still cautious. Same black Parker, same Uzi, extra clip, still clapping with that same Larkin. Damn, I feel it in the air, you not sincere. Nigga, it ain't a us or we or I'm a thing. It's a good, bad karma thing. It's a song, man, I honestly. I swear I feel something honestly. Jaja w kuchni w Radiu Campus. Nastrojowo się zrobiło, skoro robi się noc o 16, no to czasem tak trzeba i takimi nastrojami będę dzisiaj was troszeczkę podkręcał i nakręcał. Tymczasem wracamy do rozmowy o lejącym się serze. Dla tych, którzy nie jedli, dla tych, którzy przez ostatnie 5 lat przeleżeli pod kamieniem, powiedzmy, co to jest za ser, który topi się w Melted, Olku? Naszą gwiazdą, którą zawsze znajdzie się na froncie, na naszym kontuarze, jest raclette.
Jest to, my akurat używamy sera francuskiego, ale jest to danie mocno związane ze Szwajcarią. Ser, który jest wręcz zaprojektowany, stworzony do topienia, bo jego proporcje tłuszczu, białka i wody są takie, że pięknie się topi, po chwili tworzy się na nim brązowa, a potem pomarańczowa, potem brązowa skórka topiąca. No i można nim bardzo fajnie operować, w sensie ściągnąć go na różne ciekawe rzeczy, co powoduje bardzo ciekawe doznania wizualne, a potem smakowe. I zapachowe też. Smakowe i zapachowe też. No, w tym sezonie na tym markecie robiliście bardzo dużo różnych opcji, od takiego klasyka na ziemniaczkach, przez dwukiełbaskowego hot doga wypełnionego serem, po kolaborację, czy kooperację, przepraszam, kolaboracja to pejoratywne określenie, kooperację z owcą i kanapkiem z żebrem. I teraz możemy już zdradzić, że co tajemnicą nie jest oczywiście, że od czwartku do niedzieli w Warmucie w ramach projektu Kuchnia Wspólna będziecie znowu ten ser ściągać. I co tam będzie można zjeść? No właśnie, tak zastanawiałem się, co, jak to ugryźć, i będą klasyki, na pewno będzie raclette klasyk, czyli nasza gwiazda raclette serwowana na specjalnych ziemniakach w skórkach, tak zwany pont parisien, czyli ziemniaki po parysku, po naszemu. Włoskie prosciutto, rucola, korniszony i roztopiony ser raclette. No, za tym klękajcie narody, przepadacie. Tak jest. I to jecie najczęściej. Więc tego na pewno nie, bez tego się nie pojawiamy. Będzie nasz burger też, który jest bardzo popularny. I jak tu wspomniałeś o hot dogu z dwiema kiełbaskami, który był naszym specjalem tam na dwa weekendy. No ale już ograniczenia logistyczne spowodowały, że wyparł na ten krótki czas naszego burgera. No i nie zapomnę miny naszego gościa, który przyszedł. Gdzie jest burger? Ja mówię, mamy taki fajny special, hot dog z dwiema parówkami, naprawdę świetna jakość mięsa. Ale ja przyszedłem na burgera i nie ma, i on miał minę, jakby mu właśnie udusił chomika. No tak bardzo często bywa z ludźmi, którzy sobie coś wymyślili i na coś się zacietrzewili, ale nie wiedzą, że street food to jest żywioł, wulkan, gejzer i cały czas się zmienia, cały czas buzuje. Czy będzie w takim razie jakaś alternatywa dla wegan? Wszystkie nasze dania możemy, poza ketoklasykiem, robimy na sposób wegetariański. Wegański to przy serze to raczej problem. Także zawsze, jeżeli zaznaczycie to w swoim zamówieniu, to przygotujemy wam wersję, zastąpimy, damy tam grzybki zamiast mięska, także nie ma tutaj problemu. Będzie także ketoklasyk dla tych, którzy, wspomniałeś o tym daniu, którzy są na diecie keto i chcą ograniczyć trochę węgle, i tam dajemy dużo tłuszczyku, białeczka, właśnie wspomniane paróweczki i też roztopiony ser raclette. A taki miły twist i ukłon w stronę naszego gospodarza baru Warmut, to będzie sos barbecue, będzie zrobiony sekretny sos z wermutowy. O! Więc robimy lekki twist, ukłon w stronę gospodarza. Bardzo dobrze. To my w takim razie teraz wracamy do muzyki na antenie Radia Campus i przechodząc przez te wszystkie takie nastrojowe utwory, pojawił mi się gdzieś w głowie kawałek, w którym stałem w korku, mieszkając jeszcze we Wrocławiu, i na ulicy Grabiszyńskiej często słuchałem tego utworu artysty zwanego The Game. Touchdown. Talk sex. Let me whisper in your ear how you like your sex. Should I unzip your dress? Step on out, girl, and tell me what's next. Do you love me? Do you want me?
Then let me rub this oil all on your face. Take you out of them Vickers, make you forget about your ex. Let me spray this whipped cream on your chest. I go downtown, you go downtown. Unstrap my bulletproof vest. Take two steps back and just flex. And by now you gotta be wet. Like the ocean after the sun sets. It's over, climb up on my chest. I wore that ass out, girl, just rest. Wszyscy głodni warszawiacy. Wkrótce będzie taką gwiazdą, że ucieknie do programu dla celebrytów. Póki jeszcze mu nie odbiło, przepyta najlepszych kucharzy stolicy o tym, co i gdzie jeść. Jaja w kuchni. W poniedziałki o 20. Wow, troszeczkę nas zaskoczyła ta zajawka, jak ona jest piękna, jak ona jest stara, jak ona jest fantastyczna. Tymczasem wszystko się w niej zgadza, dokładnie. Korposzczur, który został blogerem, bloger, który został szefem kuchni, szef kuchni, który został kulfonem. No cóż, to wracamy do rozmowy o topiącym się serze. W którym momencie melt zmieniło się w melted, Olku? Po tym, jak wyszedłem z hali gwardii i moja wspólniczka nie chciała już się w to bawić. Uh-huh. Okazało się troszkę trudno. Trudny biznes to gastro, się okazuje. No pewnie, że tak. Prozaiczna historia dosyć. Gastro jest trudnym biznesem, no ale dobrze, teraz tak. Będzie można zjeść oprócz tego warmutu, do którego jeszcze wrócimy, do kuchni wspólnej, czyli w tym tygodniu od czwartku do niedzieli, no to powiedz mi, czy uważasz, że Trójmiasta to jest dobry kierunek w tym momencie, jeśli chodzi o street food, że to jest tak, że można tam coś jeszcze wygrać, bo mam wrażenie, że tutaj goście warszawscy mocno już kręcą nosem na wszystko, że chcieliby czegoś więcej, mimo tego, że oferta jest fantastyczna w porównaniu do innych miast, nawet nie tyle Polski, co całego regionu. No na pewno specyfika miasta jest inna, inny jest też klient, wiadomo, miasto, to ilość turystów w sezonie to jest pełen odjazd w niektórych miejscach. Inne są gusta troszkę i
pewnie inny trochę portfel, inne pewnie nawyki, więc nie tutaj nie będę się próbował stawiać w roli eksperta i decydować, jak będzie, albo opisywać, jakie są te rynki. Na pewno są inne. Warszawa ma nocny market, Warszawa ma Wisłę i jeszcze kilka innych miejsc, street foodowy, no chociażby kilka food courtów, tak, w samym Śródmieściu. W Gdańsku jest to trochę inaczej to wygląda, może są inne przyzwyczajenia klientów. Zobaczymy. Tak jak wspominałem, ja wierzę bardzo w mój projekt i wierzę, że się tam po prostu przyjmie i znajdziemy swoich stałych klientów, a też na pewno z turystami będziemy też dobrze żyli. No dobrze, to teraz wróćmy do kuchni wspólnej. Jak będzie topiony ten ser? Czy on będzie topiony tam na wydawce i ludzie będą mogli na niego patrzeć, czy schowacie się na kuchni? To jest bardzo dobre pytanie. Musimy chyba o tym pogadać poza anteną. Wiesz co, wydaje mi się, że to musi tak wyglądać, żeby ludzie widzieli ten ser, bo ten ser to jest najcudowniejsza rzecz, która może wyjść i naprawdę sama frajda patrzenia, jak on jest tak ściągany przed wydawką, to jest piękna sprawa. No właśnie. No zresztą, szkoda by było nam się zamknąć w czterech ścianach kuchni, prawda? No pewnie, że tak. Dlatego liczę na to, że będzie naprawdę dobry show. A ja liczę, że mają dobrą wentylację. No wiesz co. Zapach, później o tym wiecie. Zapach tego sera, no właśnie, bo jedni mówią, że to jest fantastyczny zapach, a inni mówią, że to takie... no właśnie, co? No tak, nie będę tu używał inwektyw na temat zapachów smrodków serowych, natomiast my używamy sera pasteryzowanego, który ma dużo mniejszy kaliber zapachowy niż ser niepasteryzowany. Oj tak, wiem. Wiesz, to są w ogóle dwa różne światy. Tak, kupiłem sobie taki ser ostatnio będąc we Francji i po otwarciu lodówki myślałem, że... To jest koniec, nie? To jest koniec. Nic innego nie czujesz. Wy, którzy otwieracie tę lodówkę, porzućcie wszelką nadzieję. No po prostu upadłem na kolana. To była masakra. Dopiero talerz mnie podniósł. U nas to są bardziej nuty śmietanowo-orzechowe. Mhm. I kremowa konsystencja jest bardzo przyjemny na języku. Naprawdę... Nie trzeba być wybitnym jakimś znawcą albo fanem sera, żeby on smakował. On jest po prostu dobry. No dobrze, mamy jakieś małe zakłócenia, więc wchodzimy dalej w playlistę przygotowaną specjalnie na tę okoliczność i teraz cofamy się do lat 90. i będzie to Ice Cube. Siemanko, z tej strony Miód, Jamal, Leidja Crew. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Campus. Yeah, fool, you know how we do it. West side, coming from the west side, nothing but the west side. Ain't nothing going on but the bomb ass rap song, hitting all night long. Just like me on the black and white ivory, getting six on a Tidally. You don't wanna see a G break your ass like dishes, buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace, but that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping, ass dropping, coup de ville, my truth can heal. Fool, I got skills, so back on up. Check that chin, down as fuck, and I'm full off hand. You get no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. Chillin' with the homies, smellin' the bud. Double parked, and I'm talking to Dub about who got a plan, who got a plot, who got. And who got shot? Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Fool, I got them bomb ass tapes. The lynch mob, planet of the apes. I'm down with eight, and what's up? Cam and Solo, they got nuts. When Ice Cube write a sentence, I want the bomb. Just like George Clinton, SKP is down
to catch a body, put on knee deep, we'll turn out your party. It gets no love and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. You wanna jack me on a lick, cuz I'm that fool from South Central. You think you stuck yourself with a number two pin, so that's how I poke hot lead in your ass. With more bounce to the ounce and a dash, mash up Van Ness, headed for the west. Everything is great, slow down for the depth on 108 and keep mashing. Don't drink and dry to keep the foe from crashing. Stash in the clock and I thought you knew it. You know how we do it. Jaja w kuchni. Za nami Ice Cube. Wracamy do rozmowy z Olkiem reprezentującym roztopiony ser z Melted. Wróćmy w takim razie do tego, co zapowiedziałeś, czyli tego, co się będzie działo w roku 2023, czyli montownia, tak? W Gdańsku. Tak, montownia w Gdańsku. No, taki pierwszy z prawdziwego zdarzenia food hall tego rozmiaru. Mhm. No, we Wrzeszczu jest coś podobnego, ale tego rozmiaru i tej jakości, no, myślę, że można to porównywać do warszawskich koszyków. Mhm. Też układ taki będzie podobny, właśnie takiego architektoniczny układ w budynku. Ponad 20 miejsc, centrum konferencyjne przylepione do tego, więc fajnie, bo będzie też jakieś miejsce dla korpo szczurków, takich jak ty kiedyś byłeś. A ty nie byłeś? A u góry będzie 150 loftów na wynajem. Więc będzie można przyjechać na weekend tam spać, a na dole balować. I jeść. I tańczyć nóżką. Też jakaś tam oferta kulturalna ma być przygotowywana, to też ma być miejsce jakichś właśnie wydarzeń, ale nie będę tu się rozwijał, bo nie wiem. Ja się zajmuję serem, ale na pewno będzie to ciekawe miejsce i no szczególnie to, że będzie można tam po prostu pobyć, tak? Jako miejscówka, to czegoś takiego jeszcze przynajmniej ja nie słyszałem o czymś. A nie obawiasz się o to, że wezmą się za to ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, tak jak bardzo często bywało i bywa nadal z food hallami tymi, którzy są w Warszawie i w innych miastach? Pozdrawiamy naszego wspólnego kolegę Krzysztofa, który... No i właśnie po to powiedziałem. No. który będzie tam operatorem, firma Food Hall Poland się tym zajmuje. Czyli Krzysztof Cybruch, tak kochany przez wszystkich, największy dandy z Żoliborza, który działa teraz właśnie tam. Tak jest. Który też zresztą jest z Gdańska. Mhm. I mamy wspólną alma mater i także to też jakiś tam jakiś był przyczynek i zawsze fajnie, że Krzysztof czuje Gdańsk i rozumie i możemy mówić, rozmawiać skrótami, tak jak rozmawiamy o tym koncepcie. Super. Rozmawialiśmy. Także to dużo ułatwia. No i Krzysztof ze swoim targiem śniadaniowym, Halą Gwardii, jeszcze kilkoma innymi projektami, no jak gdyby daje takie doświadczenie, którego
parę razy, jak wiemy, zabrakło w różnych tego typu. No pewnie, że tak. Tutaj też trzeba nadmienić, projekt. Że jeśli chodzi o Halę Gwardii, no to tam tylko początek, bo później pojawili się smutni panowie i zrobiło się generalnie smutno. No ale też, no niestety, no widać to, że często w różnego rodzaju food courtach pojawiają się przypadkowe osoby, zwłaszcza w marketingu, tudzież osoby prowadzące social media są, delikatnie mówiąc, niepoinformowane. No ale to się zdarza w każdej branży i trzeba czasem towarzystwo wziąć, przysłowiowo mówiąc, za mordę i pokierować. No i miejmy nadzieję, że Krzysztof sobie poradzi i nie będzie tam tylko turystycznego ruchu, ale też samo miasto, samo trzy miasta się najedzą. No to teraz coś dla warszawskich słuchaczy, ulubiony artysta mojego psa, Nas, wydał nowy album, więc naprawdę Illmatic to jest ulubiony album Toro i teraz... No to mamy podobne gusta z Toro. No oczywiście, że tak. Ja od razu wiedziałem, że ty jesteś porządny chłopina. To teraz z nowego albumu, który wyszedł całkiem niedawno, bo chyba w piątek, Get Light, King's Disease. I know some of the most intelligent women in the world is listening right now. And all the realest brothers is like, get light with it. Day party to midnight with it. Ice wet like a fire hydrant hit it. While the girls double dutch, I double my digits. Dice game pop, peace on one love of my niggas. New York, New York, all sorts of bosses who walk the walk. Look how long the blocks is. Ruthless, close range, they shoot shit. Wall Street, racquetball, oysters, masseuses. Bourgeoisie, the moolah beat. Then it's back to the hood where you knew I'd be. Driver's license in the face card, two IDs. Get light off the rosé bottle we sip. New shorty in my life, she my lottery pick. And if the economy slips, she gon' ride with the kid. City girl like JT, MIA to the bridge. Get light. Get light with it. Get light. Yo, here boy, hold up, bring it back. Yeah, get light with it. Day party to midnight with it. Ice wet like a fire hydrant hit it. While the girls double dutch, I double my digits. ATVs, quads with speed. Doing willies, black long on sneaks. Family first, a holiday feast. I constantly seek moments like this is peace, to say the least. We used to play ball, but girls watch me play smooth. I had to try to be like Mike, a cool three-point shooter. Couldn't be the loser, taking Gatorade from the cooler. Summer, fall, winter, New York girls smoking hookah. Grown ladies with Mercedes-Benz keys and chimneys. Friendly as little kids on 10 speeds. Makes me wanna have another seed. I'm simply getting light on the track. Ripley's, believe it or not, I'm still a cream of the crop. I was just until the age of 18 on the charts. Wasn't even dreaming this far. Believe who you are, the sun doesn't even know it's a star. Get light with it. Day party to midnight with it. Ice wet like a fire hydrant hit it. While the girls double dutch, I double my digits. Dice game pop, peace to my hustler niggas. New York, New York, all sorts of bosses who walk the walk. Look how long the blocks is. Ruthless, long range, they shoot shit. Jaja w kuchni. Z nowej płyty NASA, która nosi tytuł King's Disease the Third, gramy dzisiaj trzy utwory, które podobają się mi i mojemu selekcjonerowi Toro najbardziej. No i wracamy do... Powspominajmy sobie troszeczkę ten fantastyczny klimat nocnego marketu z tego sezonu, bo ja dzisiaj już zacząłem mocno myśleć o przyszłym sezonie. Czy to znaczy, że jeżeli będziecie w Gdańsku, to nie będzie was na nocnym? O, to jest bardzo dobre pytanie. Chcielibyśmy zostać bardzo i jak gdyby być w lekkim rozkroku, ale pociągnąć temat i na pewno podejmiemy próbę i będziemy starali się nie odpuścić. Nie zawieść. Będziemy starali się nie odpuścić. Kurczę, to ja dzisiaj widziałem taki wywiad o pietruszce i o inflacji, to...
to całkiem podobnie brzmi. No wiesz, mocne informacje, mocne deklaracje. A czy ten kwiecień jest możliwy i prawdziwy? No bo zakładam, że jeżeli jest tam Krzysiu Cybruch, to prawdopodobnie sam pojawia się in the flesh i spróbuje tego twojego sera. Takie mam informacje o kwietniu i tego się trzymamy. A nocny pewnie będzie maju, tak? Pewnie, że tak. No chyba, że będzie gorący kwiecień, to wtedy będzie szybciej. Robota zaczyna się już w marcu. Tymczasem no, didaskaliów za bardzo zdradzać nie ma co. Powiedz mi, co było takim największym hitem na nas w tym markecie i do czego chcecie wracać teraz w Warmucie w tym tygodniu w ramach Kuchni Wspólnej? Pytasz o potrawę? No, wydarzenia to akurat wiem, które były największymi hitami. Większość z tych wydarzeń nie nadaje się na antenę, więc więc może po prostu tak, dania, potrawy. No, tak jak wspominałem, no, będą nasze trzy żelazne pozycje. Mhm. Nie chcę oglądać takich smutnych twarzy, jak ten kolega od komika. I w związku z tym, że to jest tak krótki tutaj tak krótka sytuacja, no to przygotujemy to co wiemy, że na co czekacie i co lubicie. Więc nasz bąblujący ser raclet będzie znowu gwiazdą. Doskonale. W takim razie od czwartku do niedzieli w Warmucie w ramach Kuchni Wspólnej pojawi się Melted. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Prosto z Gdańska Oleg Gajdus. A my teraz jeszcze posłuchamy troszeczkę z tej nowej płyty NASA. Dziękujemy ci bardzo, Olku, za rozmowę. Widzimy się wkrótce w Warszawie. No i powodzenia z nowym projektem w twoim hajmacie. Dzięki, pozdrawiam słuchaczy. Dzięki. Gramy NASA. Ghetto Reporter. Close your eyes. Listen. They get niggas time like it's lunch down there. You go down there looking for justice, that's what you find, just us. It's comedy, it's hilarious. Look yourself in the mirror, tell me times ain't the scariest. For me, dropping album after album like it's a various artist compilation. But it's just me and HB, and this should take concentration. Niggas know I don't drop this office, so cherish it. Like your daughter's graduation, kids' marriages. When the culture vultures swoop down, they start exploiting the sound. They drew up contracts for our niggas, Drew Hill to Drew Down. And I'm praying they set. Instead, most artists don't live as good as the execs, and they end up depressed. Scarred by A&Rs, the music be changing and the culture be shifting, so you gotta move with it. Call me the party crasher, that plan spoiler, that Malcolm C and Maya Angelou in Ghana holding a camcorder. Get a reporter, live for 40 side. You know my storyline, first project rapper, triple platinum with New Yorker pride. King's disease, most of us catch it at one point or another, but evolve, find a new formula. One that takes everything in you to make. The audacity masterfully crafted these classics, so naturally had to be nasty back at it. They argue KD1, KD2, or Magic was harder when KD3 go harder than all of them. Back in the 90s, barely rubbed elbows with CEOs. I was dolo, I bet it shocked y'all to see me grow. And the uh-ohs, I still ain't attend much industry dinners. Had to tend to my business, go past the sky's limit. The hate gon' rise quicker, so how could I manage this disadvantage? Niggas planted Hollywood, I came from a different planet. Leave it up to me to break the news you won't see on the screen. Chuckle at you motherfuckers, we the last of the kings. Shout to the real ones like us, it's a shortage it seems. I'm underground and overground and it's never been seen. Real counts on my streams, got real people tapping in, so that's what that means. Indeed, it means I got nothing but the real checking in. We locked in, all the way. Just applaud this, yeah. I'm trapped in hip hop, you know what I'm saying? Like, I couldn't get out if I wanted to. All us rappers are trapped in it, we can't get out. You know what I'm saying? Till we over, till it's dead, till we in the dirt. When I'm 50 years old, I'm gonna have 50-year-old fans, 60-year-old fans, and 16-year-old fans. Jaja w kuchni.
Moi drodzy, to była audycja w kuchni. Rozmawialiśmy z Olkiem z Melted. Ja teraz tylko z jakiegoś takiego obowiązku przekazuję informację bardzo przykrą, że Paweł Janowski, który piekł bułki dla całego w zasadzie gastroświadka Warszawy i nie tylko, niestety 4 listopada zmarł. I jutro, jeżeli będziecie, jeżeli czujecie potrzebę, możecie uczestniczyć w jego pogrzebie. Odbędzie się on o 13 w kaplicy kościoła pod wezwaniem świętego ojca Pio w Mszczonowie. Wszelkie informacje znajdziecie na Facebooku Jaja w Kuchni. Jest tam link do klepsydry na stronie koperski.eu. No cóż, no wielkie kondolencje dla całej rodziny i dla całego gastroświata, bo no Paweł był człowiekiem, który fantastycznie wpisywał się w całą tę historię, zawsze dawał nam sporo uśmiechu, zawsze przyjeżdżał ze swoimi bułeczkami, które są i nadal są i nadal będą w praktycznie wszystkich dobrych miejscach ze street foodem w Warszawie. No będzie nam cię brakowało, chłopie, i no tak jak wspominam, jutro 13 jest pogrzeb. To był Jaja w Kuchni, słyszymy się już za tydzień. Całej tej audycji oczywiście będziecie mogli posłuchać w formie podcastu. Przypominam, że no nie robimy już transmisji live, bo Facebook ucinał nam zasięgi, więc możecie nas słuchać w formie audio, dzięki czemu ja mogę przychodzić w dresie. Do usłyszenia za tydzień. Brave hearts. Is there a heart in the house? Is there a heart in the house? You got to have love. You got to have love in your heart. Yeah. My beginnings was intense. Who'd have thought I'd go legit? For sure. Yeah. We coming blacker than Black Panther 2. Nobody this thorough, that's the truth. Never go against the family, that's something you don't do. Don't get Eddie Kane, try to sing your way back in the group, nah. Stars in the ceiling, got sun in the building, rep that 718. It's hard to depart from that feeling, careful selling weight. The DA be watching who dealing, get yourself straight before they find that paraphernalia. For those who claim 100 million on taxes, beautiful actresses, street dudes who turn activists, who used to move packages. No nine, still here to remove the wall that I'm back against. Legitimize all your hustles before the gavel hit. It takes more than love. It takes waking up early to face the moment debating. Should I save it or blow it? I mean, it's only some paper. None of my neighbors too nosy. The Joneses own it, some acres. Be the greatest is lonely, but it chose me. I take it, whatever the case may be. I'm out of space, OD. NASA without the A at the end. Take off on three. What's the cost of a CD? With 1,500 places, one sale. What's that, the 1,500 P's on one scale? For a starving artist trying to sneak out and reroute. Originality I seek out. Let's clean house to black homeowners. Check it out. To black homeowners, take over and throw the lease out. This, that, movie reel, the Jordan Peele of this thing. Low-key, bullshit, pulling strings behind the scenes. All my soul is for my kids and the cold shit I done did. All them O's I tried to flip, who'da thought I'd go legit, yeah. And the cold shit I done did. Pretty girls who let me hit, who'da thought I'd go legit, yeah. And the cold shit that you did, all them O's you tried to flip, who'da thought you'd go legit.